Posłuchaj mnie, młody adepcie. Sztuki mnożenia węży. Zbliżają się chude lata dla hodowców węży. A tak naprawdę to ja. Chociaż pewnie skumaliście, nie? Ale wiecie, taki żarcik na początek. Wiele się mówi teraz o kryzysie dotyczącym nas, hodowców węży. Czyli prąd do góry, inflacja skacze, raty skaczą, w ogóle masakra. Nie będą sprzedawane, ludzie nie będą chcieli kupować węży. Zostańcie ze mną, a powiem wam, co o tym myślę. Jedziemy. Hakmoc jest ze mną i jedziemy. Posprzątamy sobie kilka węży, bo nie zdążyłem z tego zrobić do południa. Zrobimy to teraz wieczorem. Może to nie jest zbyt korzystne, bo już jestem po kolacyjce, naprawdę mega pysznej kolacyjce, którą zrobiła moja ukochana. Przez to mi trochę brzuszek wystaje, no ale co z tego? Może jakoś postaram się nagrywać rano, wtedy mam super brzuch. Poważnie, jeszcze jak się wysikam i zrobię kupę, czat. Ale skupmy się na temacie rozmowy, przy okazji troszeczkę posprzątamy, bo skończyłem tu, więc jedziemy. Następny zwierzak. Mamy kubkę. Będziemy sprzątać, wymieniać wodę. Słuchajcie, bardzo dużo się o tym mówi. Kilku hodowców nagrało też o tym film. Spekter, Head Albino. Ogólnie projekt z albinosem, zawsze na propsie moim zdaniem. Są to naprawdę fajne zwierzaki, bardzo ładne albinosy, więc warto o tym pamiętać. Ale jak wspomniałem, kilka osób już robiło na ten temat filmy. Bardziej spanikowane, mniej spanikowane, trochę szydercze. Ale nie w tym rzecz. To, co ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, to jakie mam podejście. W sumie miałem totalnie olać ten temat, bo uważam, że jest mocno nadmuchany. Ale słyszę naprawdę z wielu stron, od hodowców różnych, większych, mniejszych, że zbliża się jakaś tragedia, że po prostu węże nie będą się sprzedawać, że chcą się wysprzedać z tego czy z tamtego, że chcą robić to czy tamto. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Powiem wam to bardzo jasno i prosto. Dla mnie, jeżeli chodzi o mnożenie węży, o to jakie mam plany, a zawsze mam plany na przyszły sezon, co będę robił, kiedy będę robił, jak to będzie wyglądać, zawsze patrzę na to, jak wyglądał poprzedni sezon. W tym momencie sprawdzam, czy samica jest gotowa do dopuszczania. Jeszcze nie, wagę odrobiła po poprzednim sezonie, więc jest spoko. Mamy tutaj kolejną po wylineczce, więc czat wyrzucamy. Kolejna samica Spekter, też już bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie odrobiła tą wagę, więc jest sztosiwo. Ale wracając do tematu, dla mnie kwestia tego, na ile ja decyduję się łączyć w następnym sezonie, ile planuję młodych, zawsze wyznacznikiem jest sezon poprzedni. W tym momencie, jak możecie zresztą sprawdzić na mojej stronie internetowej, oczywiście gdzieś tam za niedługo odświeżę tą ofertę, ale zostało już naprawdę niewiele węży zbożowych, jeszcze trochę gekonów, lamparcich, eublefarów, przepraszam. Więc ja jestem, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem z węży wysprzedany. Naprawdę, poszły boasy, to co chciałem sprzedać, to sprzedałem. Poszło wiele pytonów królewskich, także naprawdę jest luz. I w tym momencie nie uważam, żeby następny sezon miał być gorszy. Wychodzę z założenia, że lepiej mieć węże, które możemy przekazać dalej, niż nie mieć ich w ogóle. Ale możecie od wielu usłyszeć, że będą zmniejszać łączenia, żeby uważać, że teraz te węże nie będą szły, bo jest masakryczny kryzys. Gdzie ja? Wychodzę z założenia, że każdy, kto tak mówi, uwierzcie mi, najprawdopodobniej zrobi tyle samo łączeń albo nawet więcej. Bo tak to wygląda. To jest niestety taka stara, jakaś dziwna polska szkoła, żeby sobie po prostu takie... O, słuchajcie, mamy tutaj chyba ładne pęcherze. Coś tam się pojawiło. Zobaczymy, będziemy dopuszczać. Jest git, tak. Jest git, spoko, na pewno. Może się pojawią albinosy też w tym sezonie.
O czym to ja mówiłem? A, już wiem, że najprawdopodobniej ci ludzie, ci hodowcy, którzy mówią wam, że będą łączenia robić przez pół, że tylko robią jakieś projekty dla siebie, najprawdopodobniej będą mieli tyle samo łączeń i węży pewnie jeszcze więcej niż mieli w poprzednim sezonie. To jest po prostu taka zagrywka marketingowa moim zdaniem. Bo uwierzcie mi, że jeżeli mnożycie węże, jeżeli mnożycie węże nie tylko dla siebie, a też na w ogóle swoją drogą, to zwykły normal. Ale zobaczcie jak pięknie. Oczywiście head ultramel, ale naprawdę jak na klasika, nawet z hetem, bardzo ciekawa samica, zobaczymy. Może mi się coś uda zrobić w tym sezonie. A mam jednego samca też w hecie na ultra, to znaczy do potwierdzenia, więc zobaczymy. No ale słuchajcie, wracając do tematu, bo się rozgaduję na różne inne tematy, ale chyba nie było w ogóle już dosyć długo takiego odcinka vlogowego, więc chyba spoko, nie? Zresztą dajcie mi znać w komentarzu, czy tęsknicie za takimi odcinkami, bo kiedyś robiłem ich dużo więcej. Później jak już się bardziej skupiłem na tym, żeby te odcinki miały ręce i nogi, ale chyba tak też jest git, bo to jest temat dosyć warty przegadania, warty zwrócenia na to uwagi. I wracając do tematu, moim zdaniem będzie tych węży naprawdę sporo, więc jeżeli się tym paracie, jeżeli chcecie się rozwijać, to nie dajcie się wkręcić w tego typu ploty, bo moim zdaniem nawet jeżeli się okaże, że sezon będzie słaby, że te zwierzaki faktycznie nie będą się tak sprzedawać na przykład jak w tym roku, czy tam rok wcześniej, no już nie mówię o okresie covidowym, kiedy była apogeum, kiedy naprawdę powstało dużo nowych hodowli i ludzie chcieli kupować te zwierzaki, zaczęły się otwierać fajne, nowe hodowle. Fajnie, bo to naprawdę dużo daje dla naszego hobby i to jest w ogóle naprawdę, naprawdę mega. Ale czy sukces będzie taki sam? Ciężko mi powiedzieć. Może być gorzej, ale bardzo ważne jest to, naprawdę bardzo ważne jest to, żeby podejść do tego z głową. I jeżeli sezon okaże się być słaby, wtedy trzeba będzie po prostu następny sezon zrobić sobie troszeczkę słabszy i mierzyć siły na zamiary. Ale jeżeli mamy zwierzaki na sprzedaż, jeżeli mamy zwierzaki do mnożenia, to warto to robić i ja na pewno będę to robił. Mam już kilka projektów do ogarnięcia. Sporo też w tym sezonie zainwestowałem. Poszło naprawdę, nawet poszedłem o krok do przodu, bo inwestycje, które miałem dokonać w 2023 roku, już część spełniłem. Oczywiście jeszcze wam tego nie zdradzę. Moi wspierający już o tym wiedzą, no ale to są ludzie, którzy tak powiem troszeczkę więcej dają niż łapka w górę, czy komentarz, czy subskrypcja, więc uważam, że zasługują na troszeczkę więcej informacji. Wiadomo, jeżeli chcecie dołączyć do grupy, link macie w opisie tego filmu. W ogóle teraz w momencie, kiedy przyspieszyłem tą akcję, zapytałem się mojej Karolinki, czy nie przynudzam. I pomimo tego, że w ogóle się nie jara wężami, no może z poza wyjątkiem jednej swojej samiczki, czy tam dwóch białych, bo przecież jeszcze masz tamtą z tego roku przecież, nie? Śnieżną białą, tak? I między innymi właśnie ta super fajerka należy do Karolinki. O, i ma plamę z kubki. Wymierzą członko? Jej nie sprawdzamy. Ona jeszcze nie ten. Ona jeszcze po tym sezonie nie doszła. Nie będziemy jej męczyć. Zresztą ona preferuje mastomyszy i to też w niedużej ilości, więc nie będziemy jej męczyć. Nawet nie sprawdzam. Może jakaś końcówka sezonu. Zobaczymy, jak odbuduje masę. Ale zapytałem się Karolinki w ogóle, jak to działa, bo mnie tutaj prowadzi nasłuch tego wszystkiego, bo zainwestowałem trochę w nowy sprzęt, więc chyba lepiej mnie słychać niż wcześniej, wyraźniej. Dzięki temu też mogę się poruszać i w ogóle widzicie go tutaj. Tak, mikrofonik krawatowy, bezprzewodowy. Idziemy niżej. Mamy tutaj też piękną samicę. Mam nadzieję, że w tym roku coś pokombinujemy z bambu, z nią. Specter, cynamon. Bardzo fajny wąż. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. A, i właśnie, czy nie przynudzam? A Karolinka mówi, że nie. Poważnie, Karolinka mówi, że nie przynudzam o wężach. Znaczy, że coś jest nie tak.
ale zasugerowała, że wygląda ta cała sytuacja tak, jakbyście byli teraz ze mną na hodowli. Stali obok, jakbyśmy sobie rozmawiali, jakbym wam wrzucał jakiś mój wywód, moje rozmyślenia. No ale nieważne, wróćmy do tematu. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Jeżeli prowadzicie już hodowlę, mniejszą czy większą, jeżeli rozmnażacie już jakieś zwierzaki, nie popełniajcie moich błędów, tego co ja zrobiłem na początku swojej przygody. W momencie, kiedy zacząłem generować jakiś delikatny przychód z tej hodowli, bardzo szybko kupowałem sporo nowych węży. W tym momencie, z racji, że jest tego dużo, muszę myśleć troszeczkę do przodu, więc staram się przede wszystkim na samym początku zabezpieczyć sobie kolejny rok wydatków na hodowlę, czyli opłacenie prądu, opłacenie karmówki. To są najważniejsze rzeczy. U mnie nie może zdarzyć się coś takiego, że którejś z tych rzeczy zabraknie, bo na to sobie nie mogę pozwolić. Więc w momencie, kiedy sobie zabezpieczę odpowiednią ilość gotówki, przynajmniej, tak jak mówię, przynajmniej, jeżeli mam dużo wydatków, to przynajmniej na pół roku do przodu, wtedy jestem spokojny. Śpię spokojnie, zachowuję się spokojnie, nie denerwuję się w momencie, kiedy z każdej strony słyszę, że to pójdzie do góry, tamto pójdzie do góry. Dlaczego? Dlatego, że jestem już w jakiś sposób na to przygotowany. To znaczy, że przez najbliższe pół roku do 9 miesięcy zobaczymy, jakie będą rachunki. Jestem spokojnie przygotowany i to jest bardzo ważne, więc z tego warto jest, żebyście wyciągnęli lekcję. Kolejna sprawa jest taka. Może większość z was wie, może nie, ale kolejną sprawą jest taką, że pracuję. Normalnie pracuję, wprawdzie na pół etatu, bo rodzicielstwo i hodowla zajmują mi naprawdę sporo czasu, a chcę mieć czas naprawdę na wiele ważnych rzeczy. Więc jestem w stanie sobie pozwolić, chodź mała, się nie spinaj. Kolejny spoko wąż, też z genem cynamon, tylko że to już mamy yellow belly. Mega samica, naprawdę fajna. W tamtym roku fajne młode. Niestety płciowo nie siadło mi to, co chciałem zostawić. Zobaczymy, może powtórzymy w tym roku. Słuchajcie, ale pracuję na pół etatu, ale nie w ogóle. To skumajcie, że naprawdę ciężko jest znaleźć pracę na pół etatu. Naprawdę ciężko znaleźć pracę na pół etatu. Wszyscy chcą od ciebie pełen etat. A ja nie mogę sobie na to pozwolić. Nieważne, w każdym razie nie pracuję dlatego, że jest kryzys, że skoczyła inflacja, bo pracuję już dużo dłużej. Pracuję dlatego, że ja lubię mieć święty spokój. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, gdzie ja musiałbym się denerwować, czy powiedzmy sprzedam jakiegoś węża, czy będzie mnie stać na moją część z raty, czy nie, bo tak, mamy chatę na raty, mamy do opłacenia żłobki, inne rzeczy, które generują naprawdę spore koszta. Teraz mamy takie czasy, że czasami nasz miesięczny koszt zbliża się do pięciocyfrowej liczby, przed zerem. Takie czasy mamy, więc dlatego lubię mieć ten spokój. Lubię mieć pewny pieniążek w ręku, który idzie na moją część raty. I to sprawia, że hodowla dla mnie cały czas jest pasją. Oczywiście dzięki niej, dzięki temu, że mnożę, że coś tam się sprzedaje, mogę swoją pasję rozwijać, mogę zadbać o jej utrzymanie, mogę iść do przodu, może kiedyś faktycznie to wszystko będzie się tak kręcić. Wody nie nalałem, gadam i wody nie nalałem. Może się tak kręcić, że będę na tyle spokojny i bezpieczny finansowo, będę miał na tyle dużą poduszkę, że będę mógł sobie pozwolić nie śmigać do żadnej innej pracy, ale póki co cenię sobie naprawdę święty spokój, bo to jest bardzo ważne. Bierzemy sobie dla samicy, zobaczymy, może też już jakieś pęcherze gdzieś tam są w drodze, więc popatrzymy, śmigaj mała, śmigaj, zobaczymy, ale się spinamy, ale coś tutaj czuć. A, możliwe, że coś tam małego, trzeba będzie do sprawdzenia ją zaznaczyć jeszcze. W każdym bądź razie, to, co chciałem przekazać, to to, że jeżeli macie plany hodowlane, to je spełniajcie. Bo czy będzie kryzys, czy nie będzie kryzysu, uwierzcie mi, że dla hodowcy węży lepiej jest mieć młodziaki do nowych domów, niż nie mieć ich w ogóle. Poważnie. Takie jest moje zdanie. Teraz troszeczkę uwagi, bo będziemy wyciągać
naziemne boa madagaskarskie. Zaczniemy od samicy, ona ostatnio dużo zjadła. Widzę, że też wypiła dużo wody, więc postaramy się ją delikatnie przenieść, żeby się nie zestresowała bardzo. Chodź mała, chodź. Uhuhu, ale bańka jej urosła. Spora bańka, piękny wąż. Nie stresujemy, ale zobaczcie, jaka jest piękna. Zjadła naprawdę sporego szczura. Ale musimy jej kubki wyciągnąć, nie ma inaczej. Jak mus to mus, nie lubię sobie zostawiać w ogóle w regale pudeł na później. Zawsze staram się robić regał, 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 regał. I tak jak mam ustalone, że w jeden dzień mam boasy, inne pytony, w drugi dzień mam pytony królewskie i węże właściwe. I tego się staram trzymać naprawdę. Skrupulatność i... Sąka, jak to się mówi? Regularność i jeszcze jedno słowo mi uciekło. Systematyczność. Naprawdę, uwierzcie mi, systematyczność jest bardzo ważna w hodowli. Dziubek, czemu się śmiejesz? No tak jest, poważnie. Tak jest. W każdym bądź razie. Ale często powtarzam, w każdym bądź razie. To jest standard, ale taki jestem w ogóle na co dzień, nie? Tak sobie gadam. No tak sobie gadam po prostu, nie? I każdy w sumie, kto miał możliwość ze mną pogadania, posiedzenia chwilę na hodowli, czy w jakimś innym otoczeniu i porozmawiania o wężach, no to już po prostu tak mówię i tak jest. I trudno. No trudno, no co zrobić, nie zmienię tego. A może zmienię. Nieważne, mniejsza z tym. Na czym skończyłem, na czym skończyłem? Tak, wiem, na czym skończyłem. Słuchajcie. Sprawa jest tego typu, że... O, miska nie pasuje. Sprawa jest tego typu, kryzys kryzysem. Czy będzie, czy nie będzie, trzeba robić swoje. Ja na pewno będę robił swoje. Jeżeli jesteście na starcie tej przygody, pięknej przygody, uwierzcie mi, na razie się nie ma czym martwić. Ważne jest to, żeby zapewnić sobie po prostu w miarę bezpieczeństwo. Jeżeli na przykład jesteście na takim etapie, nie wiem, wiązania ledwo co koniec z końcem, utrzymania hodowli, że jest ciężko, zastanawiacie się, co dalej. Powiem wam tak szczerze, że byłem w tym etapie. Byłem w tym etapie, gdzie tak naprawdę każdy miesiąc był walką. Były miesiące, w których musiałem wybrać, czy ja zjem, czy zjem mój wąż. Może nie miesiące, no ale były takie na przykład tygodnie, gdzie faktycznie musiałem sporo zaoszczędzić na jedzeniu, żeby zadbać o zdrowie swoich zwierzaków, ale ja za te zwierzaki jestem odpowiedzialny i ja o nie dbam. Ojoj, jaka bańka. Chodź mała, delikatnie. Delikatnie przejdziemy, bardzo delikatnie przenosimy takiego węża. Nie łapiemy wtedy za banie, pamiętajcie. Przed i po. I ona sobie teraz delikatnie wchodzi do środeczka. Ciach, ciach, ciach. Przy większych wężach, ogólnie taki jeszcze mały tip. Kto ogląda dokładnie, to ogląda dokładnie, to będzie wiedział, taki mały tip. Młodych węży staram się nie wyciągać nawet dwie doby po. W sensie dopiero tam trzecią dobę wyciągnąć do sprzątania. Przy wężach dużych, dorosłych czy podrośniętych, ten jest strasznie nerwowy. Zobaczymy, jak pójdzie, ale spróbujemy to zrobić naprawdę mega delikatnie. Oj, nie, 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 nie. Chodź, 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 chodź. Spróbujemy to zrobić mega delikatnie. Acanthropis madagascarensis, drugi naziemny gatunek boasa. Drugi z trzech, bo jeszcze jest jeden nadrzewny. Sanzinia madagascarensis. Przepiękne, kiedyś na pewno trafi do mojej kolekcji, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Przecież nie będę wywalał kasy w kryzysie, nie? Nie, żartuję. Skumaliście, co mówiłem wcześniej. Ale bardzo ważna sprawa. Naprawdę bardzo ważna sprawa. Co zrobić dalej? W ogóle mam nadzieję, że to mega docenicie. Naprawdę leje się ze mnie w tym momencie. A leje się dlatego, no i zgrzany jestem. A dlaczego jestem zgrzany? Bo mam wyłączony wiatraczek. O ten, tu, na górze. Dlatego mam wyłączony, żeby wam w głośniczkach nie szumiało. Widzicie, jak o was dbam? Widzicie, jak o was dbam? No chodź tu, brzdącu, nie denerwuj się, bo on jest strasznie nerwowy ogólnie. Strasznie nerwowy. Chodź, 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 Ancymonie, chodź, chodź, chodź. Dobra, łapiemy, mamy jedno, drugie podparcie. To jest naprawdę mega ważne w takich sytuacjach. Wąs sobie schodzi, wpełza do norki.
cacy, jest bezpieczny. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Teraz wam powiem, jak sobie radzić z tym kryzysem, z ewentualną sprawą, jak przygotować się na nowych odbiorców, na nowych klientów. I to jest bardzo prosta sprawa. Tak naprawdę nie ma z tym dużo pracy. Wyciągniemy tutaj dziewuchę, której musimy posprzątać. Ale słuchajcie, to jest prosty temat. Bierzemy wężyka. Bierzemy telefon. Nie chcę się odblokować. O, odblokował się, proszę bardzo. Da radę, da radę. Bierzemy telefon, bierzemy aparat. Dajemy. Ja sobie akurat dam tutaj więcej. Damy efekt makiety. Lubię ten efekt w moim telefonie. Naprawdę fajnie robi. Przytrzymasz mi ten telefon? Fajnie, jak jest zawsze pomocna dłoń. Zaraz potrzyma węża, jak ja będę sprzątał. Mogę? Słuchajcie, i robimy to naprawdę bardzo prosto. Robimy sobie, o, na przykład, puch. Taką fotę. Bam. Jeszcze jedną. Dla pewności, pokaż głowę mała. Bam. Ciach. Robimy sobie, potrzymasz syno? Robimy sobie szybką obróbkę zdjęcia. Dodajemy logo. I w tym momencie macie tą fotę tutaj. Taką fotę dodajemy na Facebooka, na Instagrama. W ten sposób. Krótki opisik wrzucamy w stylu fota przy sprzątaniu. Albo na przykład jeden z pięknych holdbacków. Co dalej z nim zrobić? Cokolwiek. Coś sobie wpisujemy, dodajemy do Insta. Pokaż się tutaj młodzieńczy mój, ty mały, młody hodowco. Dodajemy sobie to do Insta. Robimy foteczkę. Jak widzicie, zajęło mi to dosłownie parę minut. Wężyk ma już posprzątane. Wraca do pudła. Woda świeża. I jak ugryzie, to boli. Dokładnie, jak ugryzie, to boli. Bardzo ładny. Bardzo ładny pastel clown, samica. Na pewno coś z nią fajnego rozkminie. I to by było w tym odcinku na tyle, bo już tutaj moja operatorka kochana mówi, że jest naprawdę bardzo długi, ale postaram się z niego dociąć tak, żebyście nie mieli za muły. Tyle w temacie. Poważnie, jeżeli ogólnie jesteście młodymi hodowcami, średnio zaawansowanymi, jakimikolwiek jesteście hodowcami, zadbajcie o swoją markę, to jest podstawa. Poważnie, wrzucajcie zdjęcia, chwalcie się, piszcie komentarze, doradzajcie. Zakładajcie fanpage'y. Nie róbcie może tego zbyt agresywnie, żeby nie zrazić do siebie ludzi, ale wrzucenie ładnej foty na ręce, w pojemniku, w terrarium, gdziekolwiek, na dyni pomarańczy, czapce Mikołaja, obojętne. Wrzucajcie foty, chwalcie się, zadbajcie o to, żebyście wy, jako i wasza hodowla, żebyście mieli jak najwięcej odbiorców, bo to jest naprawdę, naprawdę mega ważne, żeby w takim temacie jeszcze jedna sprawa zrzuciła wylineczkę. Piękna samica, słuchajcie. To jest temat, do którego też się przygotowuję. Chodź, jeśli posłużysz mi jako model. Ja będę nawijał, a ty będziesz pokazywał. Możemy zrobić zbliżenie na węża, na syna. Słuchajcie, to jest w ogóle normal. To jest normalnie umaszczony pyton królewski, który ma podwójną heterozygotę, to znaczy jest hetem na Pajbolda i hetem na klauna. Jeżeli się przyjrzycie tutaj, ja może go potrzymam na twoim tle, to jest naprawdę totalnie, totalnie odjechany wąż. Na pewno sobie porozmawiamy jeszcze o heterozygotach nieraz na tym kanale. Także, jeżeli wam się podobało, zostawcie suba. Synu, potrzymaj, ja przecież muszę je posprzątać. Jak już tutaj jesteś. Zostawcie suba, lajka. No rzuca się, bo jest agresywna. Przecież myślisz, że co, że ci dam jakiegoś łatwego węża, który jesteś prezesem Rady Nadzorczej? Słuchajcie, i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, kryzys kryzysem. Zadbać o zwierzaki trzeba. Trzeba pamiętać o ich potrzebach. Trzeba pamiętać o tym, żeby się zabezpieczyć. Żeby dmuchać na zimne. Żeby przede wszystkim wasze węże miały co jeść. I żeby były ciepłe. To jest najważniejsze. O resztę możecie zadbać sami. Pamiętajcie o swoich odbiorcach. Jeżeli film się wam podobał, łapka w górę, słucham? Tak, dobra, już sprzątam, syno, jasne, pewnie nie ma problemu.
ciach, ciach, ciach. Że jest przerażająca, nie? W tym. Chce ci wchodzić pod koszulkę, a to bestia. Tym pięknym, podwójnym, heterozygotycznie wężem kończymy ten odcinek. Kończę już chyba z trzeci raz, nie? Ale tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co zrobić. Jeżeli chcecie być na bieżąco, wiecie co zrobić. Trzymajcie się. Tyle ode mnie. Miłej niedzieli. Widzimy się standardowo w środę. Snake Bar. Proste. Hej!